Hejka, ja jestem Epi i cóż mogę powiedzieć, to jest pierwszy odcinek informacyjny, gdzie możecie przy okazji zobaczyć, jak wyglądam. Na wstępie powiem, kurczę, podziękuję wam, bo mam ponad 6000 subskrypcji, tak? To jest duża liczba, a ja teraz się cholernie stresuję, bo pierwszy raz mówię do kamery. Tak. Tutaj z boku będą sobie gdzieś tutaj leciały fanarty, które zostały wysłane na mojego Facebooka. Gdy je zobaczyłam, byłam w ogóle w szoku, bo wow, komuś się chciało zrobić fanarta dla mnie i to nie jednego, a parę ich było, nie pamiętam ile. Poczułam się wyjątkowo w tym momencie, sobie pomyślałam, to jest chyba ten moment, kiedy właśnie stałam się youtuberem, w sensie nie wiem, kiedy można mówić o tym progu, że ktoś zaczyna być youtuberem, ale no nieważne, nie? Po prostu, mam jakąś widownię, mam jakiś dobry odbiór, mam ludzi, którzy piszą, że są moimi fanami, a ja taka, wow, ja mam fanów, kurde. Ja zwykły człowieczek, który sobie chodzi do szkoły i zawala w ogóle tą szkołę, fanów, nie? To jest mega. I te fanarty chyba już się skończyły, więc weź sobie Kawaii Deadpool usiądzie. Oczywiście czytam wasze komentarze, no nie wszystkie, bo jest ich naprawdę dużo, ale parę rzeczy się powtarza w tych komentarzach, mianowicie pytania właśnie dotyczące mojej twórczości, jeśli chodzi o animację. Ja mam tutaj sporo tych pytań. Po pierwsze jest pełno pytań o Undertale. Jest kiedy zrobisz Undertale, czy ja to w ogóle zrobię? I tak samo jest z Tattletale, jak się to chyba wymawia? I z Hello Neighbor. I jeśli chodzi o animację z tym, oczywiście myślę, że macie tutaj na myśli Elevena, który by był w tych moich animacjach. Jeszcze jest FNAF i Five Nights at Candy's. FNAF. Dziwnie to brzmi. Nieważne. I ogólnie rzecz biorąc, jest naprawdę gromo pytań na ten temat. Na temat tego, czy stworzę tę animację. I powiem tak, jeśli ktoś oglądał te moje nagrania z przyspieszonym czasem tworzenia tych animacji, to powinien, jeśli też doczytał opis, chyba jest w opisie, chyba tak. Wydaje mi się, że jest to w opisie, ale stworzenie takiej animacji, która trwa z 3 minuty, zajmuje mi to 70 godzin roboczych, około. Zdajcie sobie sprawę, że jeśli bym robiła Undertale 70 godzin, Tattletale kolejne 70 i kolejna animacja 70 i tak dalej, i tak dalej. A zważywszy na to, że ja teraz mam maturę i się powinnam do niej uczyć, a nie nagrywać teraz to wideo, trochę nie mam na to też czasu i tak za bardzo, szczerze mówiąc, teraz na to ochoty, ponieważ mam spory stres, tak. Ale co się pojawi na moim kanale? Jeśli chodzi o te właśnie Undertale, o te Tattletale i te Tattletale, to myślę, że nie wiem, czy to się pojawi. To jest ciężko mi wam to obiecać, bo ja nie wiem, ja po prostu tworzę to, na co mam ochotę. Jeśli nie będę miała ochoty, nie będę robiła tego na siłę, nie? Bo to by było bez sensu, no bo jeśli coś się robi na siłę, to widać, że to nie ma sobie takiej mocy, nie? Jak coś, co się robi z pasją. A jeśli chodzi o inne pytania, to jest jedno pytanie, jest pełno pytań, jest pod każdym filmem, chyba każdym, nie jestem teraz pewna, ale ręki bym za to sobie nie dała uciąć. Zawsze jest pytanie, w jakim programie robisz? I po co ja się w ogóle tak wysilam w tych opisach, po co ja się tak produkuję w tych opisach? Kurczę, nikt tego nie czyta. Dlaczego wy tego nie czytacie? Mam prośbę. Zanim napiszecie jakieś pytanie w komentarzu, przeczytajcie opis. Jeśli chodzi o właśnie pytania w stylu
jaka jest piosenka w utworze, albo w jakim właśnie programie robiłaś, albo coś tam, to przeczytajcie najpierw opis, ok? Bo tego jest od groma tych pytań, które jest naprawdę gromo tych pytań, gdzie odpowiedź znajdziecie w opisie. A jeśli nie, jeśli zapomnę dodać tego do opisu, to macie prawo spamić, ale jeśli tam jest, proszę nie spamcie. I co jeszcze? O czym zapomniałam? Co, fan arty były, undertaker. Aha! Wiem, o czym zapomniałam. Co się pojawi na moim kanale? Oczywiście po maturze pojawi się poradnik dotyczący tworzenia animacji w Flashu, którego ja używam, a ja używam Adobe Flash Professional CS6. Trzymam się tylko tego jednego programu, ponieważ na razie nie mam też czasu, żeby się pobawić innymi programami, a myślałam o tym, żeby też spróbować swoich sił w innych programach. Chciałabym też zacząć animację w 3D, ale no póki co nie mam naprawdę czasu, żeby się w ogóle za to wziąć. Ale co się pojawi na moim kanale jeszcze, oprócz tych animacji, które będą, chociaż nie wiem, czy one będą, bo nie obiecuję, czy będą właśnie z Elevenem, jeśli chodzi o jego gameplaye. Ale obiecuję, że Eleven będzie na moich animacjach, ale trochę w innej formie. W sensie on u mnie będzie występował gościnnie. W sensie Eleven będzie mi użyczał głosu do swoich animacji, gdzie też będzie już jego postać, bo no tak mi wygodniej, Eleven jest chętny, aby mi pomagać. A już mam jego stworzony model, nie? Więc to jest dobry plan. I tak, mam już sporo scenariuszy na różne nadchodzące animacje. I tak, i właśnie chciałabym się skupić głównie na nich, bo ponieważ chciałabym, aby te moje animacje były tak bardziej oryginalne, w sensie chodzi mi o to, żeby nie siedziała cały czas na kanale Elevena, pobierała ścieżkę dźwiękową z jego wideo, cięła tą ścieżkę dźwiękową, obrabiała tą ścieżkę dźwiękową, stawiała do pustego programu, potem z tego programu nawalała tych wszystkich symboli, które miałam zaanimowane, bla 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 bla. I ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że chciałabym, żeby na moim kanale było coś więcej niż sam Eleven, nie? Kurczę, kanał Epic Edge Animation, a sama animacja o Elevenie. Czyli tak jak mówiłam, Eleven będzie gościem na moich animacjach. Chciałabym, żeby na moim kanale powstało coś, na czym ja się wzorowałam, albo nie, inspirowałam, gdy zaczynałam tworzyć swoje pierwsze animacje. Ponieważ gdy dodałam tego swojego patyczaka, nie? Kojarzycie, biegnie sobie pateczak, skacze po tych niebieskich kartonach i jest na końcu ta-da! No. To wtedy, gdy stworzyłam tą animację, bardzo chciałam tworzyć coś, co jest oczywiście bardziej ambitnego. Teraz już mam takie umiejętności, więc jestem w stanie to stworzyć. I chciałabym stworzyć coś, co... Kurczę, jakby tu ująć. Chciałabym, żeby na moim kanale powstawała jakaś seria fabularna. W sensie odcinki, które by były z sobą jakoś powiązane, gdzie byłyby te same postaci. Żeby to było coś jak... O, jak Edwards. Oglądaliście Edwards? Ja jestem wielką fanką. Głównie Edwards mnie zainspirował, żeby w ogóle tworzyć animacje. Znaczy, nie tylko on, wiele mnie różnych zagranicznych animatorów tak jakby zmotywowało do tego, żeby coś samemu tworzyć. I ja bym właśnie chciała stworzyć coś, co po prostu będzie takie stałe, będą te postaci, które będą miały różne przygody, tak? Myślę, że to jest świetny pomysł, w sensie najchętniej to bym wyjęła te scenariusze i bym je wszystkie przeczytała, bo jaram się nim jak cholera, ale prawdopodobnie cała ich realizacja potrwa pewnie z pół roku, w sensie ja mam już parę tych, wiecie, parę tych scenariuszy, ale no po prostu no, nie jestem w stanie zrealizować 10 animacji na raz, nie?
Teraz na razie tworzę coś, co jest krótsze, w sensie nie zajmuje tyle czasu, bo sami wiecie, że czasu akurat za wiele nie mam. Czyli właśnie coś jak aprilówka, już jedna aprilówka powstała, czyli moja rozpacz, jeśli chodzi o nadchodzącą maturę. Wyczuwam kampanię sierpniową. I tak. A jakieś aprilowe rysowanko, które też się będzie pojawiało czas do czasu. I co? I jeszcze jestem w trakcie tworzenia nowej animacji. Jeśli ktoś śledzi mnie na fanpage'u na Facebooku, to ma taki mały tam, może nie spoiler, ale taki pokazanie takich dwóch postaci w dosyć takiej nieciekawej pozycji, bo to dziwnie zabrzmi. Chodzi mi o to, że po prostu pokazuje to, co może być w następnej animacji. Czyli taki mały spoiler, ale w sumie nie wiadomo, o co chodzi, nie? I cóż, to chyba... to nie wszystko. Słuchajcie, chciałabym, żeby na tym kanale powstała jakaś taka też seria typu... Jakie nazwy tę serię? Nie wiem. Zapytaj April? Czy coś takiego? Nie wiem, nazwę później wymyślę, a jak nie, to zostanę przy niej. I żebyście zadawali właśnie pytania tutaj pod tym filmikiem w komentarzu i na przykład w tym takim kwadratowym nawiasie było aprilkowe pytanko i tam treść tego pytania obok, nie? No, więc myślę, że to na tyle. Ja jestem April, jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje. Kocham Was, na razie.